nawet do poprawy swojej postawy. Tak, to nie było. Nie poszłam. No właśnie, motywacja, siła. Ostatnio nie startujecie, przygotowujecie się do sezonu. Powiedz, jak tam przygotowania idą i jakie plany startowe w najbliższym czasie? Przede wszystkim zależy nam na jakości, więc skoczy nie na ilości skoków. Nie skaczymy aż tak dużo skoków. Mamy jeszcze trochę rzeczy do przetestowania, do wypróbowania. Co testujecie, możesz powiedzieć? No i najróżniejsze rzeczy. Aktualnie najwięcej testów jest na arcz, które już chcemy mieć przygotowane na zimę, żeby sprawa była jasna. Co do długości na co do ich charakterystyki, a przede wszystkim co do firmy, bo pan zawodnik może zmienić firmę produkującą. Mamy także do przetestowania buty nowe, które niedawno doszły, są elementy wiązań. Jeszcze parę pomysłów, które jakby jeszcze są w fazie przygotowania, bo wiadomo, od pomysłu do realizacji jest długa droga. Ktoś przynajmniej bez parasola. No później nie bardzo wymaga to ten pomysł w życie, bo wiadomo, ciężko jest o materiały i o wykonanie. No i plany startowe, nadzieje na najbliższe tygodnie. W najbliższym tygodniu przed nas obóz w Wiśle, jest start, będzie to obóz, startujemy w Cepach, Dzięki, w Pieniętali, będzie dla nas taki finał, i ostatnie zawody. Dziękuję. Jeszcze jakbym mógł fotkę przy tych z pucharem na tle skoczni.